Rozpoczęła się modernizacja ulicy Chłopskiej w Kębłowie. Modernizacji poddano odcinek około 800 m2, co stanowi drugi etap prac. Pierwszy wykonano w 2017 roku. Ulica ta oczywiście zyska nową nawierzchnię łącznie z podbudową, a więc to jest cała taka przebudowa tej drogi. Ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, wyniesione przejścia dla pieszych, głównie to skrzyżowanie, które tam było bardzo niebezpieczne, Chłopska z Wiejską, a więc to będzie całe skrzyżowanie wyniesione, wszędzie przejścia dla pieszych. Także myślę, że teraz będzie przede wszystkim bezpiecznie, bo tu głównie chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, też nowe zatoki autobusowe, także cała infrastruktura drogowa, tak jak powinna być, będzie tam przygotowana. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. 75% kwoty dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zaś pozostałe 25% pochodzi z budżetu powiatu wejherowskiego i gminy Luzino. Odcinek, na którym zrealizowany jest remont, został zamknięty. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, prace zakończą się pod koniec października bieżącego roku.